Do dzieła duchowej adopcji medyków przystąpiłyśmy obie kilka dni temu i od tego czasu ja codziennie modlę się za panią fizjoterapeutkę. A ja modlę się za lekarza kardiologa. Codziennie, nawet czasami 2 razy dziennie, w intencji tego pana odmawiam modlitwę do świętego Michała Archanioła. A ja modlę się słowami nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlimy się o wszystkie łaski potrzebne dla tych osób, kiedy teraz są tak bardzo narażone na koronawirusa i też narażają swoje życie dla nas wszystkich. Niech Pan Bóg ich strzeże.